Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy wiesz, co się stanie z Twoim depozytem w przypadku niezamknięcia transakcji? Sytuacja nie jest jednoznaczna. Jeśli chcesz uniknąć rozczarowań, skontaktuj się z nami. Kiedy myślisz o Polskiej Credit Union, myślisz zapewne o jednym z naszych oddziałów. I słusznie. Ale czy wiesz, że dzięki internetowi nasza Credit Union może być praktycznie wszędzie? Wystarczy, że zalogujesz się na naszą stronę polcu.com swoim telefonem albo innym urządzeniem, a będziesz mógł korzystać z naszych usług z każdego miejsca i o każdej porze. Dlatego następnym razem, gdy będziesz planował płacić rachunki, przesłać pieniądze, wpłacić czek czy dokonać innej transakcji, pamiętaj, że możesz zrobić to szybko i wygodnie, nawet bez konieczności wychodzenia z domu. Od dziś korzystaj z naszych usług z każdego miejsca i o każdej porze, nawet ze swojej ulubionej ławeczki. Polish Credit Union. To ma sens. Przedstawimy Państwu kolejną prelekcję znakomitego malarza i grafika Leszka Wyczółkowskiego, który co dwa tygodnie prezentuje sylwetki polskich malarzy tworzących na przełomie XIX i XX wieku w historii sztuki nazwanego okresem Młodej Polski. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie, słonecznie i kolorowo. Dzisiaj pragnę przybliżyć Państwu postać artysty, który był jednym z największych zjawisk w historii polskiego malarstwa realistycznego i historycznego, wielkiego Jana Matejkę. Jan Alojzy Matejko urodził się w Krakowie 24 czerwca 1838 roku. Miał 10 rodzeństwa. Ojcem Jana Matejki był czeski emigrant Franciszek Matejko, a matką Joanna Rosberg ze spolonizowanej niemieckiej rodziny. W wieku zaledwie 7 lat stracił matkę. Ciepło rodzinne zastępowała mu zaprzyjaźniona rodzina Giebultowskich, mieszkająca w sąsiedztwie. Dzieci Giebultowskich pobierały lekcje muzyki u ojca Matejki, Franciszka. Z domu rodzinnego wyniósł silny patriotyzm o głębokiej wierze i religijności. Te cechy znalazły silne odzwierciedlenie w jego przyszłej twórczości. Od najmłodszych lat wykazywał zdolności i pasję do malarstwa i historii Polski. W 1858 roku ukończył Szkołę Sztuk Pięknych w Krakowie, aby następnie studiować w Monachium i Wiedniu. Duży wpływ na zainteresowanie malarstwem historycznym miały wpływ obrazy Paula Delacroix, którego poznał studiując w Monachium. Już w młodym wieku zyskał międzynarodowe uznanie i opinię jednego z najwybitniejszych twórców malarstwa historycznego w Europie. Również jego rysunki, architektury i zabytków Krakowa, które od wczesnej młodości z zamiłowaniem uprawiał, a które w późniejszym czasie okazały się niezwykle pomocne przy realizacji jego monumentalnych kompozycji. Z wielką pasją kolekcjonował tkaniny, rzemiosła artystyczne i fotografie. Obiekty te służyły mu w przyszłości w jego wielkich historycznych realizacjach. Jan Matejko był niezwykle aktywnym członkiem w Towarzystwie Naukowym, które miało siedzibę w Krakowie. Angażował się w pracę przy konserwacji krakowskich zabytków architektury. Zanim przedstawię Państwu główny nurt twórczości Jana Matejki, jakim było malarstwo historyczne, chciałbym ukazać jego talent portrecisty. Portret kobiety w chuście i portret Szymona to portrety malowane monochromatycznie w subtelnej tonacji. W portretach Matejko manifestuje znakomity warsztat, wrażliwość na światłocień i wręcz niespotykaną czułość na kolorystyczne niuanse. Portret Józefa Dietla, pierwszego prezydenta Krakowa, znakomitego lekarza,
profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego to arcydzieło, gdzie Matejko demonstruje swoje unikalne zdolności realisty, poety. Portret portretem, ale proszę zwrócić uwagę, jak bajecznie namalowane są materiały i tkaniny z ich różnorodnymi deseniami i wzorami. Podobny w nastroju, lecz bardziej ekspresyjny jest portret Katarzyny Potockiej-Branickiej. Znakomite malarstwo realistyczne. Portret Pauliny Giebultowskiej, teściowej artysty i sąsiadki, która otaczała ciepłem młodego Jana, gdy ten został półsierotą. Jest klasycznym portretem mistrza Jana z tego okresu. Mocne kontury i gładkie, miękkie płaszczyzny. Portret żony w ślubnej sukni to jeden z najznakomitszych portretów mistrza. Proszę zwrócić uwagę na wrażliwie i sugestywnie namalowaną suknię. Kreację tą zaprojektował sam mistrz dla wybranki swego serca. Niestety dostarczała ona Janowi wiele problemów i kłopotów. Roztaczała nad nim dyktatorską kontrolę, a często miewała wybuchy furii. Doprowadziło to w końcu do zamknięcia jej w ośrodku dla psychicznie chorych. W portretach swoich dzieci Jan Matejko przedstawia je w historycznym stylu, bardzo dekoracyjnie i oficjalnie. W teatralnych pozach, w obrazach tych artysta zwraca dużą uwagę na szczegóły, bardzo realistyczne malarstwo. W 1873 roku Jan Matejko został powołany na stanowisko dyrektora Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczniami jego była czołówka artystów młodej Polski, m.in. Stanisław Wyspiański, Józef Mehofer, Jacek Malczewski i Leon Wyczółkowski. Z tymi ostatnimi łączył nadzieję, że zostaną kontynuatorami jego kierunku historycznego. Obaj artyści jednak rozwinęli swą własną twórczość. Jan Matejko wiele podróżował. Paryż, Wiedeń, Praga, Budapeszt, Wenecja, Rzym i Istanbul. Był już uważany za jednego z największych malarzy monumentalnych obrazów historycznych w Europie. Zdobywał prestiżowe nagrody, odznaczenia oraz zostawał honorowym członkiem wielu akademii artystycznych. Jan Matejko był pod wielkim urokiem gotyckich rzeźb Witta Stwosza i malarstwa późnego renesansu, Paula Veronese i Tiziana. We wzruszającym obrazie Ociemniały Witt Stwosz z wnuczką Matejko oddał hołd autorowi rzeźby z ołtarza Kościoła Mariackiego. W obrazie Matejko wspaniale operuje światłem. Modelką wnuczki była przyszła żona artysty. Mistrz Jan jest też autorem polichromii Kościoła Mariackiego w Krakowie. W pracach tych pomagali mu jego uczniowie Stanisław Wyspiański i Józef Mehofer. Dużym i niezmiernie ważnym procesem poprzedzającym powstanie obrazu są szkice. To one kształtują kompozycję, decydują o proporcjach i ekspresji. Jan Matejko pozostawił ich po sobie kilka tysięcy. To w nich widać wielką swobodę w oparowaniu ołówkiem i etapy dochodzenia do finałowych decyzji. Widzimy znajomość anatomii i logikę w projektowaniu kompozycji. Bywały szkice pokolorowane akwarelą, które poprzedzały ostateczną pracę. Zasługuje na uwagę fakt związany z bardzo słabym wzrokiem Jana Matejki. Był on tak słaby, że nie poznawał ludzi na ulicy. Ponieważ nie mógł służyć w wojsku i brać udziału w powstaniu styczniowym, woził powstańcom broń i wspomagał materialnie. Napawa podziwem, że przy tych ograniczeniach malował dzieła pełne szczegółów wymagających precyzji. Zapraszam Państwa do następnego spotkania. Będę przedstawiał dalszą twórczość tej niezwykłej postaci w naszej narodowej historii. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego!